Brian Tracy, dwa nawyki ludzi sukcesu, które powinnaś zacząć naśladować. Czy zastanawiałeś się, co sprawia, że ludzie sukcesu czerpią satysfakcję z tego, czym się zajmują? Rozwijają oni w sobie umiejętności, które sprawiają, że są bardziej skuteczni, bardziej efektywni i w rezultacie mają lepsze wyniki i większy szacunek do siebie. Niestety większość z ludzi nie przywiązuje odpowiedniej wagi do tego, w jaki sposób wykonują powierzone im zadania. Są niezorganizowani, nieskoncentrowani, łatwo się rozpraszają. Pracują jakby na pół gwizdka, na 50% swoich możliwości. To smutne, ale oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że pracują w taki sposób. Nawet jakby chcieli wykonywać pracę inaczej, to nie wiedzą, jak to zrobić. Nie mają w sobie potrzebnych mechanizmów, nie mają nawyków. Trzeba najpierw ich nauczyć, jak pracować. Aby osiągnąć sukces w każdej dziedzinie swojego życia, musisz naśladować nawyki ludzi, którzy już ten sukces odnieśli. Podstawę wszystkich dobrych nawyków można zawrzeć w dwóch rzeczach. Skupienie uwagi i utrzymanie koncentracji. Posłużę się tutaj przykładem aparatu fotograficznego. Wyobraź sobie, że trzymasz w rękach aparat i chcesz zrobić zdjęcie. Obejmujesz zasięgiem obiektywu rzeczy i osoby kluczowe dla zdjęcia. To na nich skupiasz ostrość obiektywu. Podobnie jest z wykonywaniem zadań, z wykonywaniem pracy. Musisz skupić się na tym, co robisz w danej chwili. Musisz poświęcić całą swoją uwagę na rzeczy, którą właśnie wykonujesz. Tylko w ten sposób możesz osiągnąć dobre wyniki. Aby doprowadzić zadanie do końca, aby wykonać je w 100%, potrzebne jest utrzymanie koncentracji na wykonywanej czynności. Ludzie sukcesu wiedzą, że muszą wykonywać swoją pracę w sposób jak najbardziej efektywny. Nie mogą sobie pozwolić na rozproszenie uwagi. Jeśli chcesz osiągnąć cel, musisz mieć pewność, że wszystko, co robisz, prowadzi cię w jego kierunku. Musisz mieć pewność, że rozwijasz dobre nawyki, które pomogą ci dotrzeć do celu. Już sama decyzja o przyjęciu dobrych nawyków poprawi jakość twojego codziennego życia. W krótkim czasie zauważysz, że dzięki tym nawykom jesteś bardziej efektywny. Ukończenie ważnego zadania powoduje przypływ energii i entuzjazmu. Powoduje wzrost poczucia własnej wartości. Z drugiej strony, porzucenie zadania lub wykonanie go tylko w części może być źródłem stresu i spowodować obniżenie poczucia wartości. Skupienie uwagi i koncentracji na zadaniu, dopóki nie zostanie ono ukończone, daje poczucie pewności siebie i poczucie pełnego profesjonalizmu pracy. Taki profesjonalizm można osiągnąć dzięki naśladowaniu nawyków ludzi sukcesu. Na zakończenie chciałbym Ci zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ludzie sukcesu wiedzą, że największą stratą czasu jest koncentrowanie się na zadaniach, które wcale nie muszą zostać wykonane. Kiedy kończysz ważne zadanie, czujesz przypływ energii i dobrego samopoczucia. Ale jeśli pracowałeś nad niepotrzebnym zadaniem, nic takiego nie poczujesz. Jeśli chcesz czerpać satysfakcję z tego, co robisz, musisz stawiać sobie poprzeczkę odpowiednio wysoko. Musisz wykonywać zadania, które będą budowały poczucie twojej wartości.